kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać przepis na mini pawlową, inaczej mini bezę z truskawkami i bitą śmietaną. Prześliczne, przepiękne, wdzięczne i przede wszystkim przepyszne. Chciałabym Wam wszystko pokazać od początku do końca, także zaczynajmy. Do zrobienia bez będziemy potrzebować 4 białek, 200 g cukru, to jest taka niepełna szklanka 250 ml, 1 łyżka budyniu, odrobina cytryny, opcjonalnie barwnik, ja mam różowy, 200 ml śmietanki schłodzonej oraz kilka truskawek. Będziemy również potrzebować rękawa bez końcówki oraz jednego rękawa z ozdobną końcówką, ja mam końcówkę Wilton 1M. Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić, to nastawienie piekarnika. Nastawiamy go na ustawienia termoobieg na 170 stopni. Następnie możemy zacząć robić nasze bezy. Do misy miksera z końcówką ubijającą wlewamy 4 białka i dosypujemy 200 g cukru. Następnie zamykamy mikser i zaczynamy wszystko ubijać na najwyższych obrotach. Oczywiście na początku uważamy, żeby nam nie wyleciał nigdzie cukier, ale następnie wszystko zostawiamy. W tym momencie beza musi się ubić. Zróbcie sobie kawę, zostawcie ją tak na 10 minut. W momencie, kiedy beza jest już prawie ubita, możemy dodać barwnik. Lepiej dodawać barwnik właśnie kiedy beza jest już ubita, ponieważ wtedy lepiej możemy kontrolować jej kolor. Beza robi się już jaśniejsza i jest nam łatwiej rzeczywiście to kontrolować. Po dodaniu barwnika możemy śmiało jeszcze ubijać. Ubijamy bezę do sztywności. W momencie, kiedy wydaje nam się, że beza jest już sztywna, jest błyszcząca, możemy zatrzymać mikser. Jeżeli upewnimy się, że rzeczywiście ma pożądaną konsystencję, czyli jest naprawdę rzeczywiście sztywna, możemy przejść do dodania dwóch ostatnich składników. Dodajemy łyżkę budyniu oraz odrobinę cytryny. To nada nam smaku. Zamiast cytryny możecie dodać ocet, a zamiast budyniu łyżkę mąki ziemniaczanej. W tym momencie włączamy mikser na dosłownie kilkanaście sekund na najwyższe obroty, po to, żeby wszystko przemieszać do końca. I w tym momencie możemy zacząć pracować na naszej bezie. Mam tutaj przygotowane 2 rękawy, jeden z końcówką ozdobną Wilton 1M, drugi bez końcówki, moją bezę, 2 blachy wyłożone papierem do pieczenia. W tym momencie mogę zacząć pracować na mojej bezie. Najpierw przykładam trochę bezy do rękawa z końcówką ubijającą. Powinno to być, jeżeli macie rękaw takiego rozmiaru, trochę bezy. O, widzicie moją bezę, ona powinna być taka sztywna. Jeżeli beza nie jest taka sztywna, może być problem z wyciśnięciem bezików. I tyle bezy powinno Wam wystarczyć na wyciśnięcie różyczek na samą górę. Do drugiego rękawa będziemy przekładać resztę bezy stopniowo, bo cała na pewno się nie zmieści na raz. I z tego rękawa będziemy wyciskać beziki. Wszystko przekładam i następnie będę wyciskać. Upewniam się, że papier jest gładziutki. Będę wyciskać po 4 beziki w rządku. Powinno być około 8-9 bezików. I zaczynam od wyciśnięcia spodeczka bezika. Robię to powolnym, spokojnym ruchem, a następnie zaczynam wszystko zawijać do góry. Jak widzicie, tworzę taką ściankę i zagłębienie. Nie wyciskajcie wyższych bezików. Ja już próbowałam ostatnim razem i wtedy po prostu proporcja bezy w stosunku do truskawek jest za duża. W momencie, kiedy bezy zacznie Wam brakować, wystarczy otworzyć rękaw i dołożyć trochę bezy do środka. Także wydaje mi się, że będą to takie 3 zakręcenia. W tym momencie zamieniam blachy, odkładam blaszkę na bok, nie wkładam jej jeszcze do piekarnika. Będę wyciskała różyczki. Powinniśmy uzyskać mniej więcej tyle samo różyczek, ile mamy mini bezików. Może to nie wyjść, ponieważ ciężko jest wymierzyć te proporcje. Zaczynam od wyciśnięcia różyczki, którą później będę nakładać na samą górę naszej bezy. I tak postępuję. Robię je dokładnie w takim samym odstępie. Jak widzicie,
Mi tutaj wyszło kilka dodatkowych bez, ale to nic, zawsze się przydadzą. W tym momencie możemy wszystko przełożyć do piekarnika. Bezy wkładam do piekarnika na środkową półkę po to, aby były bezpośrednio za wiatrakiem. Wtedy na pewno najlepiej się wysuszą. W momencie, kiedy bezy wylądują w piekarniku, temperaturę zmniejszam ze 170 stopni do 110 od razu. Nie czekam ani 10 minut, ani nic takiego. Dzięki temu po półtorej godziny lub dwóch Wasze bezy powinny być w pełni suche i powinny zachować kolor. Tak jak widzicie, powinny również bez problemu odchodzić od papieru do pieczenia. Te bezy dolne będą bardziej suche niż te górne. Teraz możemy przejść do ubicia śmietanki. W momencie, kiedy bezy się studzą, my możemy sobie ją bez problemu ubić. Pamiętajcie, żeby w gorące dni robić to bezpośrednio przed nałożeniem śmietany na beziki, ponieważ ona może się Wam rzeczywiście stopić. Śmietanę ubijam dosłownie chwilę, na najwyższych obrotach powinna mieć taką gęstą konsystencję. Teraz możemy przejść do składania bezików. Wszystko mamy przygotowane. Zaczynam od przełożenia kilku bez na paterę, a następnie będę do nich nakładać pokrojone w kosteczkę truskawki. Rzeczywiście truskawki będą oddawać najwięcej soku w momencie, kiedy będą tak właśnie pokrojone. Wam też będzie najłatwiej je nakładać. Truskawki nakładam i delikatnie dociskam do środka do bezy. Dzięki temu będę miała pewność, że jest ich jak najwięcej w każdym beziku i mają jak najwięcej smaku. Następnie zaczynam od nałożenia śmietany. Śmietany nakładam tak trochę, jeżeli będziecie mieli odrobinę więcej śmietany, to nic. Bezy będą naprawdę przepyszne. Ja nie nakładałam aż tak dużo, bo nałożyłam naprawdę dużo truskawek. W momencie, kiedy mamy już nałożoną śmietanę, możemy nałożyć bezy na samą górę. Na każdą pawlową nakładam bezę i dzięki temu stają się przepiękne. Uwielbiam ten moment. Jeżeli macie dodatkową, suchą bezę, możecie ją również pokruszyć w ręce i posypać wszystkie beziki z góry. To nada im dodatkowego wymiaru i będą wyglądać jeszcze lepiej. Kochani, bezy są gotowe. Pamiętajcie o tym, aby przechowywać je w lodówce, szczególnie teraz w te ciepłe dni, kiedy śmietana niesamowicie szybko się topi. Dodatkowo po złożeniu warto odstawić je na przynajmniej pół godziny lub nawet do godziny do lodówki przed jedzeniem, po to, aby beza, truskawki i śmietana połączyły się ze sobą w całą taką jedność, aby truskawki oddały bezie odrobinę soku, śmietana odrobinę wilgoci. Dzięki temu beza w środku będzie mięciutka i wilgotna, wszystkie smaki się połączą, a na zewnątrz pozostanie chrupiąca. Wtedy będzie najlepsza. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Jeżeli tak, będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę lub subskrypcję. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Do zobaczenia w kolejnych słodkich vlogach.